Jakiś czas temu w komentarzach zapytaliście mnie, jak jasno jest na Plutonie i czy dałoby radę tam przeczytać książkę. Otóż tak na 100% dowiemy się tego dopiero za jakiś czas, kiedy sonda New Horizons prześle wszystkie swoje dane. Wiemy natomiast, że stojąc na powierzchni Plutona, ujrzelibyście blask Słońca 1000 razy słabszy niż stojąc tutaj na Ziemi. Każdego dnia tuż po zachodzie Słońca i tuż przed wschodem Słońca możemy obserwować takie natężenie światła, jakie mielibyśmy na Plutonie o godzinie 12. Czas przeprowadzić więc nasz wielki test, czy da radę przeczytać książkę na Plutonie. Zajrzymy więc do działu, który pisze o samym obiekcie. Pluton jest tak mały i odległy, że wiemy o nim bardzo mało. Jest skalistą planetą, prawdopodobnie pokrytą lodem i zestalonym metanem. Jak widać, bez problemu byłem w stanie odczytać zapisany w tej książce tekst. Tak samo o godzinie 12 na Plutonie w samo południe bylibyśmy w stanie bez problemu czytać, co tylko chcemy. A jeżeli chodzi o treść tego tekstu w tej książce, to już niebawem trzeba będzie przepisać zupełnie wszystkie książki o astronomii, które znamy, które oczywiście traktują o Plutonie. Jeśli nie zjedzą mnie latające tu chrabąszcze, to zapraszam Was na jutro na kilka odcinków, które traktować będą o tym, co prześle do nas sonda New Horizons. W zależności od tego oczywiście, co opublikuje NASA. Jeśli chcecie sprawdzić też, o której godzinie u Was przypada czas Plutona, czyli czas, w którym Wasze niebo rozświetlone będzie mniej więcej tak jak południe na Plutonie, to wejdźcie na tę stronę, która pojawia się teraz w linku. Oczywiście aktywny link jest też w opisie. Koniecznie też róbcie zdjęcia z Waszym czasem Plutona i przysyłajcie je do mnie. Zrobimy taką wielką wideo galerię tego, jak wygląda czas Plutona w całej Polsce. Do zobaczenia jutro!